Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy nabór projektów do programu Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka. Nasz program to największe przedsięwzięcie profilaktyczne w Polsce. Mamy ponad 3 miliony złotych, które chcemy wydać na dobre projekty. Projekty, które zwiększą bezpieczeństwo nas wszystkich. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. O bezpieczeństwie trzeba mówić, bezpieczeństwa trzeba uczyć, o bezpieczeństwie trzeba pamiętać. Jego zapewnienie wymaga skoordynowanych działań nas wszystkich. W oparciu o samorząd, organizacje pozarządowe, służby działające na danym terenie oraz aktywizację wszystkich obywateli. Tegoroczna edycja programu ma 3 cele. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Niedawno zainaugurowaliśmy także program Dzielnicowy Bliżej Nas, w ramach którego planujemy wsparcie wspólnych działań lokalnych we współpracy z dzielnicowym. Jeśli reprezentujecie Państwo samorząd lub organizację pozarządową i macie Państwo pomysł na dobry projekt profilaktyczny, który będzie dotyczył jednego z celów programu, zapraszam Państwa do współpracy. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak zgłosić swój projekt, można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie. Zachęcam do składania wniosków w urzędach wojewódzkich. Czekam na Państwa projekty.